We wtorek 6 października w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrodzono sportowców osiągających w 2019 roku wybitne sukcesy, promując Śląsk Cieszyński w Polsce oraz poza granicami państwa polskiego. Zanim przystąpiono do wręczenia nagród i wyróżnień, gratulacje sportowcom złożył starosta cieszyński Mieczysław Szczurek. Patrząc na Was, na sportowców, na szkoły, z których wyszli, mam takie uczucie z jednej strony wielkiego podziwu, z drugiej strony, no chyba muszę powiedzieć, zazdrości. Otóż zapytajcie tak przeciętnego człowieka, czy wie, kto to jest Kubicius, Szczurek, a pewnie poza wąskim gronem samorządowców nikomu się to nie będzie z niczym kojarzyło, zwłaszcza poza naszym powiatem. Ale zapytajcie, ominę celowo nazwiska tutaj obecnych, żeby was jakoś nie poróżnić. Zapytajcie, czy powiedzcie nazwisko Małysz, Kajetanowicz, Żyła, Błachowicz. To myślę, że od razu wszyscy skojarzą, kto to, skąd to, gdzie żył, w jakiej szkole się uczył. I myślę, że to najlepiej pokazuje, jak ciężką pracą, jak codziennymi ćwiczeniami dojść do efektów, dojść do sukcesów, dojść do mistrzostwa. No tak się składa, że nagrodzić wszystkich nie możemy, ale przynajmniej ci z Państwa, którzy tutaj są i szkoły, które prowadzą młodych sportowców, mamy możliwość w jakiś sposób nagrodzić, w jakiś sposób Wam pogratulować tej ciężkiej pracy, tego wysiłku, który już owocuje, a mam nadzieję, że będzie owocował jeszcze większymi nagrodami i mistrzowskimi tytułami. Nagroda finansowa trafiła do 5 sportowców. Osobiście odebrała ją tylko Kinga Iwańska, która w 2019 roku zdobyła złoty medal w pływaniu na 100 metrów stylem klasycznym oraz złoty medal w pływaniu na 100 metrów stylem zmiennym na 15. Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi. Bardzo się cieszę. To jest wysiłek mojej trenerki byłej pani Martyny Weres i pana Stolera, a także mojej mamy, bo bez nich to bym nie miała tego złota. Czuję taką energię, radość i satysfakcję ze sportu, że lubię prawie jak sport. Wyróżnienia powiatu cieszyńskiego w dziedzinie sportu za rok 2019 przyznano 25 sportowcom. Doceniono m.in. zawodników z integracyjnego klubu sportowego Cieszyn. Jest to bardzo miłe wyróżnienie coroczne. Już od paru lat mam możliwość właśnie otrzymywania wyróżnień lub nagród. Myślę, że będziemy dalej dobrze reprezentować nasz powiat i przysparzać dalej jakiejś radości kibicom i możliwości ponownego spotkania się tu. Ja się już borykam z moją kontuzją barku od chyba 2 lat. Już jest teraz coraz lepiej, ale na Mistrzostwa Świata wystartowałem jak wystartowałem. Nie było medalu, chyba pierwszy raz przyjechałem z zawodu bez medalu, ale też tak jest możliwość. To jest sport, także nie zawsze to nie jest jakiś licencjonalny medal, że za każdym razem ktoś otrzymuje medal, tam trzeba go wywalczyć, po prostu nie byłem w stanie. Ale w Mistrzostwach Polski już poradziłem sobie w miarę dobrze, 2 złote medale, teraz przygotowujemy się ciągle, trenujemy cały czas. Dobry rok, chociaż w moim wypadku trochę, bo ja startuję w rzucie oszczepem i Międzynarodowa Federacja zlikwidowała go z międzynarodowych zawodów. To trochę mnie to tak podcięło, no ale staram się nie poddawać, co jeszcze tam walczyć. Ten sezon był jeszcze dla mnie lepszy, bo się okazało, że zrobiłem i medal w Mistrzostwach Polski, nadal złoty w oszczepie. Wyniki z tego oszczepu umożliwiły mi, że od stycznia zaczynam po prostu w kadrze być. Na reprezentacji przygotowujemy się do Mistrzostw Europy, które odbywają się w czerwcu w Bydgoszczy. No i po prostu już zostałem dopuszczony do tej reprezentacji, zrobiłem 4. wynik w Europie. Co za tym idzie, po prostu dalsze jakieś plany sportowe,
ćwiczenia, wszystko trzeba po prostu teraz podporządkować pod to, żeby te zawody w przyszłym roku były też bardzo dobre. Nagrodzono także gminy i szkoły, które zajęły pierwsze miejsca we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019-2020. W klasyfikacji ogólnej gmin pierwsze miejsce zajął Cieszyn, drugie Skoczów, trzecie Brenna.